Temat. W piątek w galerii Thomas Masters odbyła się niecodzienna wystawa. Z okazji roku Chopinowskiego swoje prace prezentował Bogusław Lustyk, malując muzykę. To niecodzienna kolekcja 20 prac. Bogusław Lustyk maluje swoje prace, inspirując się muzyką. W tym wypadku inspiracją była muzyka Fryderyka Chopina. Dużo artystów malowało z inspiracji muzyki albo odwrotnie. Ale to nie są obrazy powstane z inspiracji muzyki. To są po prostu obrazy, które mają być muzyką. I całe zamierzenie takie temu służy. Pewne elementy są wspólne dla muzyki i dla sztuki. No, jak rytm, jak faktura, jak kolor, jak akord, jak rytm. No, znaczy, to są elementy, które można przełożyć. Oczywiście ja nie maluję ściśle melodii, bo po prostu ja nie jestem kompozytorem. Ja maluję melodię moich obrazów. Podczas wieczoru zaprezentowano eksperyment będący odwrotnością twórczości Lustyka. Obrazy zamieniano w muzykę. Wszystko dzięki programowi komputerowemu, który czytając powierzchnię zamienia treść na muzykę, a właściwie serię dźwięków. So the software analyzes the image based on colors, based on sort of... Zamiast interpretować te obrazy samemu, używam programu komputerowego, który przekłada fakturę tych obrazów na dźwięki. W ten sposób interpretacja nie jest przeze mnie zakłócona. Program komputerowy interpretuje obrazy na podstawie koloru, położenia obiektów, przekładając obrazy na dźwięk. Ideą do tych obrazów było, żeby te obrazy można było zagrać, żeby one były inspiracją dla muzyka, żeby one dawały jakiś ładunek emocji, ładunek informacji, żeby można było zrobić interpretację, żeby zaraziły muzyka właśnie tym, żeby coś dalej to, coś rozwijać ten temat. I to było wykonywane w Polsce przez Waldemara Malickiego, to bardzo znanego tutaj też w Ameryce. Było wykonywane w Ameryce przez różnych muzyków na różnych instrumentach. Była również improwizacja na podstawie obrazów polskiego artysty Chelsea Jordan. Pracę Bogusława Lustyka ilustrowała improwizacjami na lutni. W tych pracach nie chodzi o dźwięk, który może się z nimi kojarzyć, ale bardziej o emocje. Niektóre są bardziej zwiewne, niektóre ciężkie. To wspaniałe otoczenie do tworzenia muzyki. Te prace dają wiele inspiracji. Forma sztuki prezentowana przez polskiego artystę cieszy się olbrzymim powodzeniem na całym świecie. Tutaj jest pianino i jest przetworzenie cyfrowe tej muzyki, a teraz będzie w Warszawie, w Kordegardzie będzie zrobiony konkurs na interpretację, także wszystkie będą zaproszeni muzycy do Kordegardy, którzy będą ze ściany te obrazy interpretować, prawdopodobnie na pianinie, a może na innych instrumentach, i potem to będzie wszystko nagrywane, a potem będzie jury oceni, która interpretacja jest najciekawsza. Jak pokazywałem to w Nowym Jorku, to taki profesor kompozycji powiedział, to jest fantastyczne ćwiczenie dla studentów, na sprawdzenie wyobraźni, na rozwijanie wyobraźni. I to jest po prostu taka historia. Jak pokazywałem tą wystawę w Warszawie, to tam spotkałem kompozytora i muzyka z Egiptu, zresztą z Iraku, ale w Egipcie tworzącego, bardzo znanego tam, i on tak się zapalił do tego, że dał mi swoje nagrania i my prawdopodobnie już teraz będziemy to wykonywać w Abu Dhabi, na festiwalu muzycznym w Abu Dhabi, więc to będzie, tak świetnie się to rozwija, jest jakaś rzecz zupełnie dotychczas, jakby powiedzieć, w takiej skali i w takim zamierzeniu ja tego nie spotkałem nigdy. Wystawa Chopin 2010 Bogusława Lustyka w Thomas Masters Gallery do końca sierpnia.